Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam porównanie czarodziejek i skończymy sobie event miesięczny już dosłownie za minutkę. Więc zobaczcie, jak to wygląda, czy jest lepsza, czy jest gorsza. Zobaczymy sobie, jakie są wyniki w ataku. Wyślemy dokładnie ten sam atak, tą czarodziejką i normalną czarodziejką. I zobaczymy, jak to wygląda, więc zapraszam was do oglądania. Lecą właśnie dwa ataki, dzięki którym skończę event miesięczny za 40 sekund i minutę 30. Dobra, wszystko działa. Zrobiłem też nowy wygląd kamerki i w sumie nie robiłbym nowego, ale no po prostu skasowałem stary, co nie? Więc musiałem zrobić nowy. No dobra. I czekamy teraz, aż ta czarodziejka wpadnie. Ja już mogę wam pokazać, jak to będzie wyglądało i zrobimy sobie miejsce. Tylko muszę, no właśnie, zrobić miejsce w ekwipunku, żeby móc dać ją. Oczywiście ja będę korzystać z tych, bo one są lepsze od tej, ale dam sobie tutaj miejsce, żeby móc korzystać z tej. Więc to sobie schowamy. Nie, która jest lepsza. O, proszę bardzo, mamy czarodziejkę. Już wpadła tutaj, więc możemy już zamieniać, tylko... Aha, mogę tak zamieniać, no to nawet nice. I patrz, i zamieniamy sobie tak, o, wszystko po prostu. Potem jeszcze sobie dam klejnoty oczywiście, no bo klejnoty też by się przydały. Chyba, że jakiś przepadł, to byłby trochę przypał. Dobra, i klejnociki są raz, dwa, trzy, cztery, no to dobrze. To jest trzecie, sprawdzę, czy to jest na pewno wszystko to, fortuna. Dobra, teraz jak ja mam to wkute, mam to coś mam tutaj, to coś mam tutaj, to coś jest tu i to jest tu. Dobra, więc mamy czarodziejkę, moi drodzy. No i ona jest niepodkuta, to jest ten problem, a nie ma technika, no, więc straty będą trochę inne, bo ty, no. Możemy od razu porównać, jak to wygląda. Mamy 62 do dystansu plus 15 na NPC, a tutaj mamy 90 do dystansu i 10 na NPC. Tylko że ta jest podkuta na plus 15, a ta jest podkuta na plus 0. No jakby była na plus 15, to też by miała prawie że 90, aczkolwiek myślę, że wyszłoby 80, bo tam trzeba by podkuć na plus 20, żeby to wyszło tyle, ile trzeba. Dobra, patrzę, jak coś czy wszystko nagrywa. Sorry też, że dzisiaj fryzura taka, no bez fryzury, ale czasem mi się nie chce po prostu robić. Więc nie robię. Dobra, dajmy sobie może... Nie, wylogowałem się. Ale ja jestem Bambi. No. Dobra, ziomy, już naprawiłem tego Empire'a, bo po prostu wywaliło. W sensie wylogowałem się przez przypadek, a mi wywaliło chroma. Nie wiem, czemu. Ale wnerwiało mnie to, że tutaj ten komunikat, taki coś tam łączenie z Facebook i Good Game Studios. Więc już zamknąłem im to, żeby nie przeszkadzało. Dobrze, więc nie podkujemy tej czarodziejki, czyli takie porównanie rzeczywiste zrobimy sobie za jakiś czas, jak będzie technik. Ale porównamy sobie jej parametry na pewno. Znaczy mamy tutaj, nie mamy w ogóle wręcza, mam tutaj 9 na 9 i wręcza nie ma żadnego boosta, no ale chyba zrozumieli, że raczej wręcz nie jest aż tyle istotny, nie? I teraz mamy 70 na NPC i 20 na wszystko. A ona ma 50 na NPC. No, czyli lipa. Jednym słowem, ta czarodziejka jest słabsza i pewnie wszyscy sobie pomyśleli: o, czarodziejka, juhu, jest taka fajna i w ogóle jeden z najlepszych dowódców na NPC-ów, więc zabieramy się za podwójne robienie eventu. Nie, fuj, ble, ta czarodziejka jest jakaś zepsuta, nie polecam. Zobaczcie jej redukcję. Zaraz, ja wiem, że ona musi być podkuta i w ogóle, no ale no, przepraszam, czy naprawdę 130, a ile? A 85, no to na podkuciu będzie 100 albo 105. No kurde, jest różnica, nie? Więc no słabiej zrobili tą czarodziejkę, nie ukrywam. I teraz zobaczymy sobie jeszcze porównanie takie na ataku jakby. Okej. I zobaczcie, że jak wybierzemy sobie czarodziejkę numer 1, to mamy tutaj 12,1% bramy. 12% na mury, 1% na bramę. Co nie? No i wojska 90 na bokach. Ona ma wojska 84 na bokach, ale ma na front więcej, bo ma aż 250, a standardowa czarodziejka ma tyle, co domyślna wartość, czyli 192. Tak, a tutaj na froncie mamy 250 i 84, więc te 6 mniej, a aż
58 więcej, to jest akurat na plus według mnie różnica. I tutaj taka zmiana jest dobra, chociażby na Berrymont. No ale patrząc po 52%, to załóżmy, że jak podkujemy, to będzie 20% mniej. No to 30% na mury i 54% na bramę. No nie ukrywam, widzę tutaj różnicę. To po prostu jest słabsza. Ja ją podkuję, żeby zobaczyć, nie? Ale też prędkość i te fioletowe efekty 64. A tutaj mamy, w ogóle patrzcie, jaka długa jest ta lista tutaj, co nie? No damn, o co tu chodzi? 73, no dobra, no to jest ta sama prędkość, będzie podkuta. Czyli 40 na skrzydłach tutaj mamy, a tutaj mamy 30 na skrzydła i 30 na front. Okej, okay, to akurat lepiej, nie? W ogóle ta lista jest jakaś krótsza trochę. Aha, czyli ona ma 77 do dystansu na razie. No a ta ma 100. I 90 do dziedzińca, nie? Tutaj 26% rabowanych zasobów, a tutaj właśnie tylko 9. Ale jest minus 30% czasu blokady na ataku na cele NPC. No właśnie. Ale ta czarodziejka tego nie ma. Więc mamy te 30% i cele NPC królestwa. Co to jest? Ja naprawdę nie wiem, co to jest. Czy samuraje się w to wliczają? Ale spróbujmy zaatakować z tym, że zrobię tak, żeby trochę szybciej to poszło i przy okazji. Dobra, to też trzeba było skasować. Damy więcej maszynek, co nie, żeby przeżyli. Front tutaj trzeba dać 15, skrzydła 8, tak? Tak, dobra. I teraz wieżę na 75, to może zmniejszę na 60. I na bramę 5 taranów. A tutaj wież można dać 3. Ok, i ulepszamy sobie szablon. Ok. Zastosuj dla wszystkich fal. A można wojska też dodać troszeczkę. No tu akurat wojska troszeczkę mało, nie? I zobaczymy, jak nowa czarodzika sobie poradzi. Od razu pokażę wam raport. Od razu pokażę wam raport, jak to wyglądało na innych dowódcach. To był chyba ten pierwszy. To jest tak, to jest ta, co była jakiś czas temu właśnie na evencie. No jest całkiem spoko, no bo ona ma 95 na dziedzinie, tylko ona w sumie chyba nie podkuta za bardzo i dlatego ma na dystans nie jakieś wielkie sumy. No ona jest, no nie no, jest. Co to jest? Co tu się stało? Czy ja jej skasowałem koszulę? O Boże. No nie gadaj. To jest ta? Jak się wystraszyłem, że jej skasowałem koszulę, a ja tylko zamieniłem. Bo wiecie, często jak się kasuje elementy, nie? Pokażę na jakimś, żeby nie było przypału. Na tym na przykład. Nie, że jak się kasuje elementy, to się klika tu i tu. I czasem można przez przypadek kliknąć tu. I nagle to usuniesz, aczkolwiek okienko jest większe, więc da się w miarę szybko połapać, ale zamiana jest, co nie? I jest nie to, co trzeba. I teraz gdzie jest ten samurajski element? Wiem, gdzie to jest? O właśnie, gdzie to? Tu chyba. Dobra, no 5 na 5. Mniejsza o to, nie? Ale tak się wystraszyłem, że ten... Nie, ona nie jest za event, przepraszam, ona była za to, że tam Sojusz coś zdobył, nie? Ale się wystraszyłem, że sprzedałem to, bo ona jest słabo dostępna, w sensie ciężko. Co to jest? To jest koszula, ja nie ubrałem jeszcze, właśnie. Czemu? Trzeba ją ubrać. Już ma 5 na 9, więc powiem wam, że już jest spory progres, jeżeli chodzi właśnie o o tego dowódcę. I czy zmiana kształt? Nie ma zmiany. Dobra, to kupimy kiedy indziej, ale zobaczmy, jak ta czarodziejka się spisuje w zadaniach takich codziennych i zobaczmy straty po prostu, jakie są na tym ataku. 1000 wojska idealnie, no bo 4 razy 250 to w sumie jest 1000. No nie pomyślałbym. Dobra, lecimy zobaczyć, jak to. 35, czyli mniej niż ten najlepszy dowódca. No to miłe zaskoczenie. Co prawda tam 4% słabiej jest kontrowany dystans, bo jest drewnem. Ale to jest trójka, co nie? To jest ta, no. Powiem wam, że nie spodziewałem się takiego wyniku, ale jeżeli by się podkuło, to będzie lepiej. No i teraz to, co chcieliśmy sprawdzić, czy to się gasi. Się gasi godzinę, czyli zostałem oszukany. W takim razie ja rozumiem to tak, że
Wracaj szybciej. Dobra, i tak z tej subskrypcji mamy taniej, co nie? W takim razie rozumiem to tak, że NPC Królestwa to jest baron rozbójnik po prostu. Jeżeli nie samuraj, no to baron, nie? Więc ja już nie będę wam przynudzać i pokazywać tego ataku barona. No ale w takim razie barony z 3 godzin schodzą o ile? 10% to o 50. Nie wiem, 54 minuty szybciej, czyli 2 godziny 6 minut się gasi. No dobra, wygląda to całkiem spoko. Więc czarodziejka słabsza, co prawda wynik lepszy ataku, ale no naprawdę, zwykła czarodziejka jest lepsza. I możecie to podkuć na jakieś plus 15, czy chcecie, no to na plus 20, ale nie jest jakaś zarąbista. No, więc zostawcie łapęcie w górę, subskrybujcie tam na dole, a ja wam jeszcze powiem jedną rzecz, że teraz mam takie mniej pomysłów po prostu na nagrywanie Empire. Być może stworzę jakiś nowy content na kanale, coś wymyślę, czy to jakiś taki bardziej typowy, jak jakieś tutaj przykłady tylko daję, nie, coś w stylu jakieś mówię tak przez 24 godziny, czy challenge, czy jakieś vlogi, takie bardziej typowo YouTube'owe, rozrywkowe filmy, a nie tylko gameplaye. Więc zobaczę, po prostu nie mam do końca pomysłu, nie mam też weny na tworzenie filmów za bardzo, więc jest troszkę taki słabszy okres, ale spokojnie, nie jest jakoś bardzo źle, daję radę, będę tworzył to nadal, nie jest to dla mnie jakieś, że muszę, tworzę to dla was, bo lubię cały czas i myślę, że to się szybko nie zmieni. Więc zostawcie łapę w górę, subskrybujcie tam na dole, kliknijcie dzwoneczek i do kolejnego, na razie piona, pa pa.